Dzień dobry Państwu, nazywam się Bogdan Słonek, jestem chirurgiem naczyniowym. Zapraszam Państwa na 5 minut dla serca i naczyń. Dzisiejszym tematem jest historia leczenia tętniaka aorty brzusznej. Pierwsze wzmianki o tętniakach aorty brzusznej pochodzą z 1555 roku, kiedy Andrea Vesali jako pierwszy wybadał i opisał tętniaka u bardzo chudego mężczyzny przeżyciowo, a następnie po śmierci pacjenta potwierdził swoje rozpoznanie w badaniu autopsyjnym. Poszukiwania skutecznej metody leczenia trwały dość długo, bo jeszcze w zeszłym stuleciu takie osobistości jak Charles de Gaulle czy Albert Einstein stracili życie z powodu tętniaka aorty brzusznej. Do tętniaka u Charlesa de Gaulle'a wprowadzano długie metry drutu w nadziei, że zakrzepnie, a ciśnienie wówczas nie będzie rozprzestrzeniało się na ściany tętniaka i groziło pacjentowi amputację kończyn dolnych. Niestety tętniak pękł. Albert Einstein był leczony w Stanach Zjednoczonych owinięciem tętniaka celofanem. Zatrzymało to w pewnym stopniu przyrost tętniaka, ale nadal tętniak powiększał się i pękł ostatecznie. Pierwszą rekonstrukcyjną operację tętniaka aorty brzusznej w 1951 roku wykonał Charles Dubois. Stała się to pierwszą skuteczną operacją tętniaka aorty. Stała ona podstawą do współczesnej chirurgii rekonstrukcyjnej aorty. Dotychczas przetrwała modyfikacja tej operacji Oscara Creecha z Nowego Orleanu, który zastąpił fragment poszerzonej aorty protezą naczyniową, a następnie owinął ją workiem tętniaka, zapobiegając przytokom ortodontów. Ta operacja to jednak duże wydarzenie dla pacjenta. Duża utrata krwi, zatrzymanie przepływu w dolnej połowie ciała mogą doprowadzić do powikłań kardiologicznych nawet kilkunastu procent pacjentów. Dlatego trwały poszukiwania mało inwazyjnej metody. Pierwsze doniesienia w zachodnim świecie o małoinwazyjnym leczeniu tętniaka aorty brzusznej pochodzą z 1992 roku, a opisują dokonania Juana Parodiego z 1990 roku, który wprowadził taką protezę naczyniową do światła aorty przez światło naczynia z dostępu przez tętnicę udową. Umocował taką protezę za pomocą stentów w aorcie i tym samym wyleczył tętniaka aorty brzusznej. Jeszcze do początku lat 2000 uważany był za pioniera tej metody. Jak okazało się, podobne leczenie zostało zastosowane nieco wcześniej przez Nikolaja Wolodosia, który działał w Charkowie za żelazną kurtyną, obecnie w Ukrainie, który w 1984 roku uzyskał patent na taką operację, a po raz pierwszy zastosował ją u człowieka w 1988 roku. Operacja została wykonana w odcinku piersiowym. Jest to trochę odmienne miejsce od tego, w którym operował dr Parodi. Do operacji została zastosowana proteza własnej produkcji z przeszczepu naczyniowego i drutu. Obecne protezy są dużo bardziej skomplikowane. Produkowane są zgodnie z najnowszymi technologiami, zapewniają duże bezpieczeństwo i skuteczność leczenia tętniaków. Operacje są wykonywane na salach hybrydowych, czyli specjalnie przygotowanej sali operacyjnej, gdzie łączymy możliwości operowania otwartego i manipulowania pod kontrolą rentgenu. Wówczas jesteśmy w stanie działać jak operacyjnie, tak i śródnaczyniowo. W następnych filmach zobaczą Państwo szczegóły takiej metody. Życzę Państwu zdrowia.